rodzice pracowali przy wyrąbie lasu. No i to była bardzo, bardzo ciężka praca. Mama jak przychodziła z tej pracy, to już tylko kładła się, już nie miała siły nic innego zrobić. Bo to trzeba było układać w metry albo ładować na wagony. No i to cały czas, i tak jak Rosjanie mówili, jak nie pracujesz, to nie jesz. I za to dostawało się kawałek chleba, no i zupkę jakąś tam, że gdzie niegdzie kapustka, tam listek kapustki pływał. No i nasza rodzina cała wyżyła. Dzięki temu, że zaczęliśmy dostawać paczki z Polski. Ja mówię, i nawet tacy nieznajomi ludzie przysyłali. Ja mówię, jak oni wiedzieli? Mama mówi, no bo księża mówili w kościele, żeby pomagać, żeby wysyłać paczki i pomagać tym ludziom na Syberii. A niektóre rodziny to całe wymarły. Dzieci, rodzice. Mieszkaliśmy tak niedaleko od cmentarza i tą drogą codziennie pogrzeb, orszak ze zwłokami przechodził. Ja każdy pogrzeb odprowadzałam na cmentarz. No to była skrzynia po prostu zbita z takich normalnych desek. No i co, księdza nie było, tu była rozpacz, rodzina bardzo płakała. Ludzie bardzo chorowali na tyfus, na czerwonkę, a w tych barakach to po prostu w nocy to nie było możliwością spać, tak pluskwy nas gryzły. To mama gotującą wodą jakoś tam polewała, nożem tam tego, ale to wszystko jedno, to nic nie pomagało. One ciągle skądś się brały, ubranie też zawszone były, głowy, ubrania, także bardzo, to też nam bardzo dokuczało. Najbardziej to te pogrzeby mi utkwiły w głowie. Także jak wyjechaliśmy już z Rosji, już byliśmy w Bachwazie, to tam inna kuzynka, taka moja koleżanka, taka mała jak ja, miała lalkę, to my tylko w pogrzeb bawiłyśmy się, bo inaczej nie potrafiłyśmy się bawić. Innych żadnych zabaw nie wiedzieliśmy. No, jak już przez Czechy jechaliśmy, to już czuliśmy Polskę. To było tak cudownie, nie mogliśmy się nacieszyć. Te drzewa wiśniowe i te wiśnie cudowne, bo tego nigdy nie widzieliśmy w Afryce. Ale jeszcze powiem, co też było dla mnie dużym przeżyciem, kiedy... Bo w pamiętniku miałam wpisane, że a kiedy do Polski będziemy wracali, tam będą grały zwycięskie fanfary. Widać nas będą drodzy rodacy i wołać będą wracają Polacy. Ja tak się nastawiłam, że czekałam na te fanfary, że to będzie tak cudownie, że będą nas tak witać, a jak zajechaliśmy, to nasz pociąg obstawili wojskiem z karabinami, to ja się czułam, ja po prostu nie wiedziałam, gdzie mam się schować, że ja mogłam tak pomyśleć, że nas mogą tak witać. No i jeden z żołnierzy mówi, po coście wracali. To było takie przykre, bo po prostu przypomniało nam się, jak wieźli nas na Sybir i też tym wojskiem byliśmy obstawieni. No to dla mnie to było wielkie, wielkie przeżycie.